Cześć, witajcie moi drodzy. Wiem, że zaraz zbliżają się święta. Ja odliczam szybko te dni, ale zanim przejdziemy do filmów świątecznych, świątecznych przepisów, potraw, słodkości, to chciałem dzisiaj wam pokazać, jak zrobić szybkie ciasto. I myślę, że to będą takie przerywniki trochę w tych świątecznych przepisach. Dzisiaj zrobimy takie oszukane ciasto Raffaello, może na to nazwać trochę, bo tam będą wiórki kokosowe. Tak naprawdę to będą biszkopty przekładane budyniem i na górę posypiemy wiórki kokosowe. Użyjemy sobie takiej małej blachy, ja mam akurat tą kwadratową. Myślę, że to będzie smaczne, a dzisiaj przychodzą do nas znajomi i rodzinka, więc dla mnie idealnie, żeby zrobić takie szybkie ciasto. Jest mniej więcej godzina 14, więc za oknem zachodzi słońce, więc postaram się zrobić to szybko, żeby zdążyć jeszcze przed tym, zanim zajdzie słońce całkiem. Mówię ciszej, bo Karolina z boku nagrywa i nie chcę jej przeszkadzać. To co? Zaczynamy! Mogę wam już powiedzieć, że ja gdzieś ten przepis kiedyś znalazłem w internecie i mam sobie taką skrzynkę, takie foldery zapisane na Pinterestie z różnymi inspiracjami i pomysłami. Wam też radzę różne rzeczy sobie zapisywać, bo z doświadczenia wiem, że wszystkiego nie zrobicie w jeden dzień, a później wam to gdzieś zniknie. Więc zróbcie sobie jakiś folder w notatniku albo folder na telefonie w zdjęciach i róbcie sobie screenshoty i tam dodajcie wszystkie zdjęcia. To wam to nigdy tak szybko nie zniknie. Słuchajcie, odmierzymy sobie składniki i w jednym pojemniku, w garnku, zakotujemy większą część mleka i tą jakby 1/4 mleka wymieszamy z mąką, mąką pszenną, mąką ziemniaczaną, dodamy jajka, cukier, cukier waniliowy i żółtka. I to wymieszamy razem ze sobą i później jak nam się mleko zagotuje, myślę, że do mleka wrzucę też laskę wanilii, bo mam ich sporo w domu i wykorzystam też jedną część, ostatnio ziarenka wyciągałem z jednej, więc chyba mam już jedną taką bez ziarenek, wrzucę ją do mleka, żeby wchłonęło ten smak waniliowy jeszcze. Mleko będzie się gotowało, zmniejszymy gaz i wlejemy naszą mieszankę. To energicznie wymieszamy i przez tą mąkę i te jajka zagęści nam się masa i powstanie taki budyń waniliowy, słodki, ale to zależy tylko od was, ile cukru dodacie. Odstawimy to na bok, jak nam się to wychłodzi, wystudzi, ostygnie. Później możecie to włożyć do lodówki i masło ubijemy w mikserze na puszystą masę i będziemy stopniowo dodawali ten nasz budyń, żeby to się wszystko idealnie połączyło. Też tak robi się kremy różne na babeczki. Ostatnio taki krem robiłem dniowy na babeczki. I przełożymy masę biszkoptami i na tym się zatrzymamy. Robimy budyń. Otwarte opakowanie nawet. To sobie wrzucimy do środka. Tak naprawdę ten cukier, teraz tak pomyślałem, mogliśmy dodać do mleka. Szybciej on nam się rozpuści, będzie zdecydowanie słodszy, a teraz jak dolejemy to, to będziemy musieli energicznie mieszać, żeby nam to się dobrze rozpuściło. Mamy masło, teraz jeszcze twarde, poczekamy. Tak, budyń nam musi wystygnąć, później ubijemy je na puszystą masę. Mam też folię, którą przykryjemy nasz budyń, żeby nie powstał nam kożuch na powierzchni. No, gotuje się mleko. Możecie przygotować sobie sito, może być nawet drobniejsze, żeby wyciągnąć, albo po gotowaniu możecie wyciągnąć laskę wanilii, ale to przez to sito przeleją nam się też wszystkie jakby części, które nie zdążyliśmy rozdrobnić, takie jak jajko, jak mąka, która nam jakoś tam się zgromadziła. O, mleko nam się gotuje. Zaraz dolejemy masę i będziemy energicznie mieszali, żeby nie powstały nam grudki.
A jak nam jakieś grudki powstaną, to nie bójcie się, później przeleci to przez sito i nie trafi to do naszej gładkiej masy. Teraz nasz budyń nam mega zgęstnieje, ale zanim to się stanie i zanim wystygnie, przykryjemy go folią spożywczą, tutaj dotykając oczywiście budyniu, dotykając powierzchni. Ok. W przerwie żona mi pomaga. I stawiamy lustro tutaj, żeby się doświetlić, bo oczywiście nie ma, a proszę mi to włączyć, zobaczymy, czy to zadziała. A to się włącza pilotem? Nagrałam make-up, zobacz jaki ładny. No ładny. Fajnie się błyszcze? Nagrałam. Przyszłaś tutaj z... Promować się na twoim kanale. Wypchać się po prostu. Tak, zmień baterię, bo ci pada. Au, łe plecy! Pa! Już się wystarczyłem. Takie coś? Myślicie, że dobry pomysł? Myślę, że zrobię taką jedną warstwę, że je tak trochę spłaszczę i dodam do środka. Albo je zmiksuję. Albo możesz je spłaszczyć i wyłożyć jako taką masę na biszkopty, a na to dopiero twój budyń. No, też tak właśnie myślę. Ale są popierane. To by było super, nie? O, mam do drinków takie coś. Nie zgniota ta ciastka. Jestem, moi drodzy, po krótkim przerywniku. Masło już mamy miękkie, mamy przygotowaną blachę, mamy przygotowany jeden nasz spód ciasteczkowo-czekoladowy. Mamy naszą masę, nasz piękny budyń z lodówki. Wow. Z naszego miękkiego masła, które ubijemy na puszystą masę, jakby zmiękczymy go jeszcze bardziej, będziemy dodawali stopniowo budyń, żeby on się tam wmieszał, żeby była konsystencja taka spójna. Mamy naszą piękną masę, płynną, ale jak stężeje w lodówce, zrobi się twarda. Teraz odłożymy masę na bok. Teraz na sam spód włożymy ciastkę. Teraz na to wylejemy masę i oby nam się nie podniosły ciastka do góry. Jest już. No, nie ma szans, żeby nam się to podniosło do góry, bo już jest takie gęste. Włożymy ciastka. Super. I teraz na to wysypiemy nasze tutaj zmielone wcześniej ciastka, cukierki. Grudki kokosowe. To, co zostało, rozsmarujemy.
na to przykleimy jakby warstwę jeszcze wiórek kokosowych. Trochę ubrudzeni, ale to nic nie szkodzi. Wstawiamy nasze ciasto do lodówki, żeby stężało. Cześć, witajcie moi drodzy, drugi dzień. Zostawiliśmy ciasto w lodówce na całą noc. Ukryliśmy kawałek ciasta i musieliśmy je skosztować, nie mogliśmy poczekać na... Nie mogliśmy na was poczekać po prostu, sorry. Wyciągniemy ciasto. Wiórki. Już bardziej stężało. Zobaczcie. Fajnie wyglądają te warstwy. Nawet w miarę równe. Moi drodzy, przyznam wam się szczerze, nie będę oszukiwał. Wiem, że ciasto jest mega dobre, ale po nocy, o, lepiej stężało. Mega słodkie. Ta warstwa cukierków, którą wczoraj dodaliśmy, oczywiście jest opcjonalna. Ona jakby dodaje nam tu mega słodyczy do tego ciasta. Ciasto jest wystarczająco słodkie i możecie ten, ten poziom ominąć, po prostu wylać budyniem. Może i bez pieczenia, ale zanim je podacie, musicie je trochę wystudzić, żeby ten budyń i to masło mega stężało w lodówce. Najlepiej tak naprawdę zrobić to dzień wcześniej. Wtedy będziecie pewni, że przez tą noc ono wam mega wystygnie. To mi się Boba w tle bawi klockami. No dobrze moi drodzy, jak już zrobicie takie ciasto, to pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć na Instagramie, a ja udostępnię wasze zdjęcia na Insta Stories. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę. No i zapraszam zaraz tak naprawdę na świąteczne filmy o gotowaniu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdro, VG.